Witajcie, drodzy widzowie, witajcie. Mimo że zima za oknem, jest śnieżnie i mroźnie, to jednak mamy gorące serca. I tak gorąco witam dzisiaj mojego rozmówcę, moją rozmówczynię, Anię Głowacz. Aniu, witaj. Ho, ho, ho! Merry Hello. Merry Christmas. Christmas! Nie widzę, kochani! Cześć! Co tam u was Cześć. słychać? Nas zasypało śniegiem. Jest pięknie. Można A jeździć ty na jesteś selfie z kochana. Mikołajowo i czyżby ci to Tak. zostało po wczorajszym dniu jeszcze? W ogóle mi zostaje, zobacz. No. O, oh, wow. O. Oh. Ho, 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 ho. Czekaj. Ja to muszę pokazać inaczej. Poczapka jest świetna, Zigi. Nie rozstaję się z nią od tygodnia, odkąd ją kupiłam. Po prostu bawi mnie za każdym razem. No to Wika i Mikołaju, już poroznosiłaś prezenty? Tak, większość już poroznosiła. Bajeczki, bardzo dużo bajeczek pojechało do dzieci na Mikołaja. Więc Świetnie. prężnie z krzaty działały, żeby dzieci dostały te bajeczki. A to w sumie, jak już mówimy o bajeczkach, to już możemy powiedzieć w takim bądź razie na początku, żeby potem już się skupić tylko na wybuchowej końcówce roku, że u nas na stronie jest teraz promocja świąteczna, No właśnie. wyprzedaż, kochani, na wszystkie produkty, wszystkie książki, karty, wszystko, księgi, kreacji, wszystko jest o 20% tańsze. I promocja obowiązuje do 14 grudnia, tak żebyśmy mogli jeszcze zdążyć spakować wszystkie paczki. Oczywiście oferta jest limitowana do poziomu ilości książek, jakie posiadam, bo nikt mi już teraz nie dodrukuje. O tak. Więc po prostu ile mam, tyle może pójść w promocyjnej cenie. Więc zapraszam, kochani. Ja uważam, że najpiękniejsze. Ja zawsze lubiłam dostawać książki w prezencie pod choinkę. I myślę, że tym bardziej teraz, kiedy te książki niosą w sobie dodatkową wartość uwalniania i takiej naprawdę już wysokiej energii transformacji. I ktoś może wyciągnąć z tego nie tylko czytanie, ale też bardzo, bardzo dużo wolności i procesów uwolnienia dla siebie. Ja myślę, że to jest naprawdę fajny prezent. Więc jeśli macie budżet, że tak powiem, na prezent w okolicach stówki, spokojnie możecie kogoś uwolnić w tym momencie, bo te rabaty na to pozwalają. Więc kochani, no zapraszamy po prostu. Ja się postaram wszystko jak najszybciej dla was spakować, a potem też nie ukrywam, będę chciała sobie zrobić jakieś małe wolne. Ho, 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 czyli idą prezenty, słuchajcie. Okej, okay, no to zrobiliśmy co trzeba. Promocja była właśnie. Tak jest, Ale świąteczna. mamy bardzo intrygujący tytuł dzisiaj, Aniu. Wybuchowa końcówka roku. No i jedną petardę już mieliśmy. Wyprzedaż świąteczna. Tak, to jest petarda numer jeden. Tak. Oczywiście. Kochani, jesteśmy w takim czasie, bardzo intensywnym czasie. To słowo wybuch nie jest przypadkowe. Jest ono połączone bezpośrednio z wybuchami na Słońcu, których w ostatnich 48 godzinach nagrywamy z Zigiem 7, tak? Czyli tuż po Siódmego. Mikołaju. Przez ostatnie 2 doby było 5 rozbłysków klasy M. To jest bardzo dużo, takie natężenie tych rozbłysków, jeżeli chodzi o jakby ich wielkość. W tamtym tygodniu zaś mieliśmy rozbłysk, który podchodził prawie pod klasę X. On już dosłownie mu brakowało tyci, tyci, żeby już wejść w klasę X. I ten rozbłysk spowodował duże zawirowania w przestrzeni, a także uruchomił falę oczyszczającą przestrzeń linii czasu trzeciego wymiaru. Jakby energia ta była jedną z 18 fal, które zejdą i które mają na celu jakby usunięcie istot, które wibracyjnie nie pasują już do tej przestrzeni. To dlatego ta wizyta tego George'a Sorosa u mnie dzisiaj w śnie. Tak. To Znaczy, rozumiem. ja myślę, że to pokazała ci się bardziej przyszłość, Zigi, czyli
musiałbyś tutaj opowiedzieć, może za chwilę powiesz, o co ci się śniło, a ja tak jak tobie przed chwilą wyjaśniłam, co kryło się za tym snem, wyjaśnię widzom, bo to jest bardzo ciekawy sen i bardzo taki symboliczny. Ty masz w ogóle ciekawe te swoje sny. Więc myślę, że będzie fajnie też, żeby wiedzieli. Natomiast kochani, ta energia, która przyszła wtedy, tego wielkiego rozbłysku prawie, że klasy X, ona otworzyła przestrzeń na zupełnie innego typu energię. I ta energia, która napłynęła, była energią wyboru. I z racji tego, że karmy zostały z przestrzeni usunięte, istoty, które trwały w cierpieniu teraz na planie ziemskim, podczas tej fali energii dostały wybór. Mhm. Natomiast dokonywały tego wyboru z poziomu duszy. Czyli dusza została posadzona, tak jak przed wielkim telewizorem, i zostały pokazane. Możesz zostać i stanie się to, to, to i to. Że będzie jeszcze cierpiała ona, czy tam bliscy. Zresztą cierpienie naszych bliskich jest zawsze naszym cierpieniem. Tak, tak. I albo możesz wykorzystać tą falę energii, aby odejść łagodniej już teraz. I dużo dusz wybrało drogę bez cierpienia, czyli jakby oni już doświadczyli tego, co mieli doświadczać i nie chcieli już jakby odbębniać karmy, która już nie była ich, która już została w przestrzeni wymazana, więc mogły odejść. Odeszły, fizycznie odeszły. Odeszły, tak, fizycznie odeszły. Dokładnie. Takich fal, ogólnie fal oczyszczających, tak jak już właśnie powiedziałam, będzie 18, czyli jeszcze 17, bo w sumie pokazała mi się liczba 18. No dziewiątka, czyli zakończenie procesu, tak? Dziewiątka kończy ciąg liczb, ona jest ostatnia, więc tutaj jakby numerologicznie też by się to zgadzało. I teraz mam takie przeczucie, że tych fal oczyszczających będzie w roku każdym około dwóch. Chyba, że uda nam się przyspieszyć naprawdę proces przebudzenia się ludzkości i za 6 lat będziemy gotowi do skoku kwantowego i dokona się on przy tym pierwszym rozbłysku ze Słońca potencjalnym o tak silnej energii, a nie dopiero tym za 10 lat, nie? Więc wtedy jakby intensywność tych fal oczyszczenia też na pewno będzie większa. Ja dalej czuję, Ziggy, bardzo czuję mocno, że my do końca tego roku, zresztą ja to już mówiłam parę miesięcy temu, pamiętasz, ja mówiłam, że będzie tych rozbłysków klasy M kilkanaście, tak, właśnie. Tak. Mhm. I że widzę też rozbłysk klasy X, który nam się pojawi. I ja dalej go widzę, i ja dalej go czuję jakby w tym roku. Więc jesteśmy dopiero po takim bardzo dużym, który był bardzo blisko już. Tak, tak, ale to jeszcze nie było to. To nie to. To jeszcze nie było to. I przy tych rozbłyskach ogólnie, przy tym wszystkim, co się teraz dzieje, ja też jakby staram się uczulać, żebyśmy my byli uważni na swoje emocje, dlatego że te energie będą wyrzucały nam te emocje na zewnątrz, czyli będą nam pokazywały, zobacz, co ty w środku masz. Trzeba to oczyścić, tak? Zobacz, co schowałeś lata temu. Tu w wątrobie, tu gdzieś tam, tak? I to będzie nam to wyrzucało. Ja się śmiałam wczoraj o godzinie 21:30 był rozbłysk, taki też chyba M2 przecinek już coś tam. I słuchaj, nagle mój mąż wchodzi do pokoju, potyka się o pudełko, wiesz, już kurwony. Tu zaraz kot mu wszedł drogę, tu pies się położył w złym miejscu, tu wiesz, gdzie jest jego kubek. I po prostu takie zdenerwowanie pochodzące z, ja to tak kolokwialnie mówię, zaburzenie. Czyli znikąd, tak, po prostu znikąd, nie? Nagle on tak się odpalił, że tak powiem, w takich nerwach. I ja tak tylko, wiesz, coś mi tam zaświtało, mówię, a, sprawdzę sobie, nie? Wchodzę, wiesz, na aplikację, patrzę, rozbłysk był parę minut, ja mówię, aha, dobra, no to ja sobie poobserwuję. Czy on to zauważy, tak? Czy on zauważy, że to nie jest jego, że to jest coś zewnętrznego, co mu wywaliło, żeby mógł to tak, wiesz, pozbierać od siebie w chmurkę zobaczyć, i papa, tak? No, więc są te procesy. Ja je widzę też jakby dookoła u siebie we własnym domu. Dzieci po prostu szał, niesłuchanie rodziców, tona energii,
tona energii, po prostu śpiki po pasy momentami, bo to jakby też oczyszczanie jakby tyczy się też dzieciaków, tak, one też żyją w tym świecie, też jedzą te przetworzone rzeczy, słodycze i ciało się chce oczyścić, więc po prostu, ale jest taka... A zwierzęta? Wiesz co, zwierzęta mniej... Ty masz koty, dużo kotów, jak obserwujesz koty? Mam dużo kotów, wiesz co, ja widzę po kotach, jak coś się stało w przestrzeni i jest na przykład bufa magnetyczna, czyli już jakby po rozbłysku, jako efekt, to moje koty zachowują się jak dzikie w domu. Na takiej zasadzie, że wiesz, że uszy są tak płasko położone po tym, mhm, i tak jakby były na polowaniu, one się zachowują. Mhm. Jeden drugiego, wiesz, goni po domu, rozwalają wszystko, wiesz, gonią się. Wiesz, ja mam 4 koty i psa, nie? Więc jak pies zauważy takie zachowanie, to on też chce być kotem, a to już jest problem, bo waży 45 kilo, nie? No więc... jest takie, można zauważyć taką intensywną, one są takie pobudzone, rozbudzone, nie że śpią, tak jak nam się czasami chce spać, jak są procesy energetyczne w ciele, tylko właśnie one, no tak jakby wiesz, tak jakby ześwirowały trochę. Dostały energii. Tak, takiego kopa, nie? No więc, więc jakby zwierzęta też to odczuwają. Czasami mówię, jak jest bardzo duża buwa magnetyczna i są zawirowania w polu, można zauważyć, że ptaki tak dziwnie latają. Jakby nie wiedziały, dokąd one mają lecieć. Tak. To zdarzało się tutaj nawet w Teksasie, że mieliśmy chyba Pleasant Ville miasteczko, że ptaki nagle spadły na ziemię. Spadły. Po prostu cała chmura ptaków. Część z nich się podniosła, część nie już. Bo to jakby wiesz, to im działa na ptaki jakoś tak, one są bardzo mocno powiązane z polem magnetycznym Ziemi. Tak. One dzięki niemu obierają kierunek lotu gdzieś tam, jak migrują, więc jakby dla nich zaburzenia w tym polu są, jakbyś ty miał nagle zawroty głowy, wiesz, jadąc samochodem, więc po prostu może cię to wytrącić z równowagi i gdzieś tam wylądujesz w rowie, nie? Wiesz co, miałem takie porównanie do oceanu, wiesz, ryby pływają w oceanie, ale jak jest sztorm, to te fale potrafią tymi rybami tak kołysać, nie? Rzucać je w powietrze. Tak. Dokładnie. No, więc dzieje się, Zigi, jeszcze się będzie działo. Ale właśnie, powiedz mi, bo miałem takie pytanie ode mnie, wiesz, na czacie, czy w komentarzach, i zgrupowały się te pytania jakby w jednym temacie. O przebiegunowaniu Ziemi generalnie. I Jadwiga Szweda pytała, ale tam było jeszcze kilka innych pytań, więc co na ten temat wiemy? Przebiegunowanie Ziemi, czy ono będzie? Ono już jest. Przebiegunowanie Ziemi trwa. Ono się rozpoczęło już dekadę temu, jak nie dalej. Ogólnie przebiegunowanie Ziemi jest procesem, który de facto trwa kilka dekad, nawet do 80, to nawet może być milenium. To się dzieje tak, klik. Nie, to się nie dzieje tak na klik. Co prawda ciemna strona próbowała przyspieszyć przebiegunowanie, ale jej się to nie udało. Natomiast wiesz co, Zigi, tu jest kwestia tutaj jest taka z tym przebiegunowaniem, że z racji tego, że każdy proces przebiegunowania planety, bo to nie przebiegunowywuje się tylko i wyłącznie nasza część, czyli Ziemia, tylko przebiegunowywanie dotyczy całej planety Terry. W momencie, kiedy dochodzi do przebiegunowania i do odwrócenia się biegunów, to jest bardzo szybki proces na samym końcu, bo one się do siebie zbliwają i nagle jest takie hup. Mhm. I to wywołuje ogromne pływy. Te pływy ostatnim razem zalały całą Europę. To była ogromna fala. Tak, zmienia się dynamika układu całego, prawda? Dokładnie. Więc aby do tego tym razem nie doszło, czyli wiadomo, do przebiegunowania musi dojść, natomiast aby nie doszło do kataklizmu związanego z przebiegunowaniem, ja dostałam przekaz od stwórcy bezpośrednio, który dotyczy tego i jest on w poradniku Czas Przejścia od istoty ludzkiej do istoty światła, i on się tyczy zatrzymania się Ziemi. Mhm. Została podjęta decyzja, że będzie interwencja z zewnątrz i że istoty światła będą miały za zadanie powolne zatrzymanie planety. Ona będzie jakby w pozycji zatrzymania przez 3 dni
i wtedy nasz organizm wejdzie w taki stan hibernacji, natomiast będziemy mieli świadomość. Natomiast nie będziemy mogli ciałem poruszać. Ono będzie tak jakby zahibernowane i po tych 3 dniach powoli znowu zacznie planeta być wprowadzana w ruch, ale w drugą stronę. Czyli oni podmienią te bieguny w momencie, kiedy planeta będzie w bezruchu. Wiesz co, to jest to drugie pytanie, które mam tu zapisane, bo właściwie to nie było pytanie, a stwierdzenie. Dziewczyna miała sen, w którym widziała, że wstaje po iluś tam dniach i widzi, że słońce zachodzi na wschodzie. Tak, bo to po prostu będzie w stanie po iluś tam dniach, właśnie po tych 3, tylko tutaj bardzo ludzie się boją tego momentu, kiedy my będziemy... nie będziemy mogli się poruszać, świadomi, czyli nie będziemy paraliżowany, dokładnie, a będziesz świadomy, ale ja staram się tłumaczyć, że ja po to dałam ten przekaz, nie po to, żeby was straszyć, tylko po to, żebyście się do tego przygotowali, bo jeżeli ty wiesz, że wydarzy się taka sytuacja i że jak ty nagle upadniesz, tak, i po prostu będziesz świadomy, to znaczy, że jest teraz proces przebiegunowania, więc ty się nie stresuj, bo jak ty skumulujesz stresy przez te 3 dni w swoim organizmie, to ty jak wstaniesz, to ty zawału dostaniesz. Jak ten cały stres i ta cała dawka tych wszystkich hormonów, które się wytwarzają podczas stanu stresowego, nagle walnie w serducho, no to może być kiepsko, tak? Więc o to chodzi, żeby ludzie właśnie podeszli do tego łagodnie. A ja zawsze uważałam, że wiedza, jakby świadomość jest nasz najlepszym sposobem na to, żeby się do czegoś przygotować. I o ile nie jestem zwolenniczką patrzenia w swoją prywatną przyszłość, na zasadzie o, co tam mnie czeka w przyszłości, co ja będę robić, a co tam się jeszcze wydarzy, tak? Ja nie patrzę i jakby nie pokazują mi się same te rzeczy dotyczące mojej przyszłości. Ja widzę tylko, o dobra, jak mi stwórca chce pokazać, teraz trzeba zrobić to, to on mi pokazuje fragment tego, co ja mam zrobić jakby dla kolektywu, ale nie pokazuje mi tego, jakie to przyniesie tam skutki gdzieś tam u mnie, tak, na planie ziemskim, w życiu prywatnym, więc jakby ja nie jestem zwolenniczką zaglądania w swoją przyszłość, bo po to przyszliśmy tutaj, żeby doświadczać, a nie ma doświadczenia w momencie, kiedy ty wszystko wiesz i czekasz tylko, aż to się wydarzy. No nie. To jest zupełnie bez sensu. Natomiast jeżeli są wydarzenia tego typu, które one muszą być zapowiedziane, żeby ludzie wiedzieli, że gdy przyjdzie znak, bo będzie znak z góry, że wydarzenie to jest bliskie, żeby oni się przygotowali do tego psychicznie. Okej, to będzie niebawem. Więc trzeba... Wiemy, co to będzie za znak? Wiesz co, to będzie znak, to będą dźwięki. To będą dźwięki słyszane w przestrzeni i to będą dźwięki słyszane na całej planecie i to będzie chyba na kilka dni, z tego co ja pamiętam, na kilka dni przed, żeby wszyscy się mogli przygotować. I na przykład powiem ci, że miałam też takie pytania, że no ale pani Aniu, no to jak nie będziemy się mogli ruszyć, a będzie nam się chciało sikać, i co wtedy? A nie, kochani, to cała fizjologia będzie zatrzymana. Tak? Czyli po prostu będziecie tylko świadomi tego, co się wydarzy. I to jest trochę może, ja tak się zastanawiam, czy to nie była od samego początku analogia do tych 3 dni ciemności, wiesz? Gdzie mamy patrzeć wewnątrz, wejść wewnątrz siebie i tam szukać światła, kiedy jakby na zewnątrz będzie chaos, żeby nie zaglądać. Jakby tutaj trochę uniemożliwią nam zaglądanie, prawda? Chociaż z drugiej strony ci, którzy nie posłuchają, jakby nie dotrze do nich ten przekaz i na przykład będą na zewnątrz wtedy, gdy to się stanie, no to oni będą widzieli, co się będzie działo, tak? Jakby będą świadkami naocznymi tego bardziej niż osoba, która będzie w domu i zasłaniały widok, jej będą ściany, więc jakby, ale wydaje mi się, że to też wszystko zależy od planu duszy. Czy ta dusza sobie zaplanowała to zobaczyć, czy może jednak nie? Mhm. Więc jak zawsze wszystko idzie zgodnie z planem naszej duszy i trzeba wejść w to w zaufaniu, więc jakby możesz, Zigi, następnym razem, jeżeli jest tyle pytań na ten temat, po prostu przeczytać ten fragment przekazu byłoby, pomyślałem o tym, że jeśli pozwolisz, to jeszcze raz przeczytam inny fragment tej książki, właśnie ten. Tak, po prostu przeczytaj go, żeby ludzie wiedzieli, żeby byli na to przygotowani, bo to jest dosyć ważne. Bo ważne, ponieważ jest to element, który wywołuje w ludziach lęk, a ja chciałabym, żeby ten lęk zmienił się w świadomość i w przygotowanie, więc żeby podejść do tego z pola jakby serca.
Też często jest pytanie, czy to będzie się działo przed naszym zniesieniem. Ja mam takie poczucie, że to będzie raczej już po. Aha. Czyli to już będzie po skoku kwantowym. To też zmienia naszą sytuację wtedy. Tak, tak. Także ja mam takie mam poczucie, że to już będzie po, bo tutaj ja nie widzę, żeby te bieguny, one się przemieszczają, ale to nie jest aż taki szybki ruch, żeby ta interwencja musiała być bardzo szybka. Widzę zmiany na pewno w pogodzie, one są, te anomalia są, natomiast tak czuję, że nie, że na pewno to będzie po, jeżeli skok kwantowy byłby za 6 lat i tu jest potwierdzenie. A teraz jak zapytamy, czy to się wydarzy po skoku kwantowym, jeżeli skok kwantowy będzie za 10 lat, czy to będzie po? Fed? Po. Po. Czyli tak samo, czyli niezależnie od tego, czy skok kwantowy będzie za 6 czy za 10 lat, wydarzenie to będzie dopiero po skoku kwantowym. To jest rozsądne, bo jakby jesteśmy już w innych ciałach, jesteśmy inaczej przygotowani do tego przybiegunowanej i prawdopodobnie ten okres tych 3 dni nie będzie już dla nas taki trudny. I poziom świadomości się zmieni, Zibi. Poziom świadomości się zmieni, tak. Jakby nie będziemy już podchodzili, wiesz, bardzo duży procent populacji ludzkiej będzie już podchodził do wszystkiego, co się dzieje w jego przestrzeni, jakby z poziomu serca i zaufania. To nie będzie poziom lęku, czyli poziom czakry podstawy, czyli obawy o życie, tylko my już jednak będziemy ufać prowadzeniu duszy. Już będziemy mieli przede wszystkim odblokowane nasze zdolności, tak? Po skoku kwantowym one zaczną naprawdę z rozpędem się odblokowywać wszystkie. Więc sami będziemy widzieli, będziemy dostawali wizję tego wydarzenia. Zresztą ja nie jestem jedyna, która widziała to wydarzenie i informacje o tym wydarzeniu na pewno będą się rozprzestrzeniały, bo to musi się roznieść po całej planecie. A no ja nie jestem w stanie tak głośno krzyknąć, żeby cała planeta mnie usłyszała. Więc inne istoty także dostały ten przekaz, czy dostaną go w przyszłości. I gdy nadejdzie odpowiedni czas, po prostu będą informowały o tym, żeby informacja ta jakby była, ona ma być tak jakby aktywna w przestrzeni, czyli ona ma krążyć. Mhm. Dlatego, że jeżeli ona będzie krążyła, to jakby ludzie finalnie do każdego gdzieś tam powoli jakieś tam skrawki tej informacji dotrą. Tak? Czy gdzieś tam nawet przy kawie, słyszałaś o tym, że tu tak, że jest taka informacja, że Ziemia się może zatrzymać. Był nawet kiedyś taki film, The Day When the Earth Stood Still. Tak, tak. Czyli dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Tylko tam wtedy doszło do ataku istot pozaziemskich, które stwierdziły, że ludzkość jest po prostu złem wrodzonym i należy ją unicestwić. Natomiast także tutaj oni też nam dużo pokazują w tych filmach, co się będzie działo. Tak, więc te wszystkie filmy, mimo że one mogą wydawać się takimi filmami trudnymi i straszącymi, to ja je odczuwam jako takie kopniaki dla nas, wiesz, one nas budzą. Tak, to prawda. To prawda. Jest dużo ogólnie takich informacji, powiem Ci, na przykład Marvel ma świetne przekazy, jeżeli chodzi o to, jak działa czasoprzestrzeń, jak działają podróże międzygwiezdne, że nie należy bawić się wydarzeniami na liniach czasu i ich zmieniać. To jest naprawdę oni to fajnie pokazują, bo oni to pokazują w taki zrozumiały, no powiedziałabym, niemalże bajkowy sposób, tak? Natomiast jest tym ogrom prawdy, ogrom naukowej prawdy z tego, jak działa wszechświat, więc... Wiesz co, jeśli mi wolno, to powiem Ci jeszcze jedną sytuację z ostatnich moich dni, która mi się wydarzyła. W pewnym towarzystwie rozmawialiśmy o tym, czy nie ma czasami z wyjścia z Matrixa jakąś drogą na skróty. I słuchaj, dostałem... ale to było potężne, Ania, dostałem takiego kopa, jakby przyszła do mnie myśl, która była jak błysk, taki, nie ma drogi na skróty, nie ma drogi na skróty, nie ma wytrychów. Musisz wiedzieć o tym, że ty jesteś jednym z tych, którzy zaplanowali tą grę i chcesz ją ukończyć. Mhm. Ale wiesz co, to też chodzi, wiesz co, o to, Ziggy, że... my się oczyszczamy, my się uwalniamy z tych wszystkich programów Matrixa,
ale jakby my dalej jesteśmy w tej przestrzeni, bo to jest nasz hologram rzeczywistości, który no my stworzymy sobie do doświadczania. I my się uwalniamy, ale my się uwalniamy po to, żebyśmy mogli teraz świadomie zacząć kreować, czyli my się uwalniamy po to, żebyśmy byli w stanie z pełną mocą, z wiarą w siebie, jakby ze świadomością umiejętności, jakie posiadamy, żebyśmy my zaczęli kreować. Czyli a dusza to wie, ducha sobie to zaplanowała wszystko, to nie jest tak, że ty nagle działasz wbrew duszy i nagle zaczynasz robić wszystko inaczej. Tak, bo sobie wykreujesz to jeśli, i tam. A jeśli robisz wbrew duszy, no to kreujesz rzeczy, których nie chcesz. I przede wszystkim one się nie wykreują, bo tam dochodzi do punktu sprzecznego. Więc punkt sprzeczny to jest punkt, w którym dusza zawsze będzie miała, nadrzędna będzie, jakby na samej górze. Więc jeżeli my chcemy kreować coś, co nie jest w naszym planie duszy, to się po prostu nie wykreuje. Wektor kreacji, energii kreacji będzie zerowym wektorem. Bo dojdzie właśnie do tego punktu sprzecznego. Ja to też opisałam wszystko właśnie w poradniku. No w poradniku czas przejścia są takie właśnie takie wskazówki. Tak, ja to się śmieję, że to można położyć na półeczce w toalecie, bo to ma takie krótkie rozdziały, że można sobie... Poza tym można wertować, nie trzeba czytać od początku do końca, tylko można od środka sobie zacząć to, co nas interesuje. Także to jest takie wademekum w pigułce. Więc Zigi, dzieje się, ja też chciałabym... powiedzieć wam, żebyście byli uważni właśnie na to, co się będzie działo, żebyśmy pamiętali o tym, że inni też odczuwają zmiany, mają problemy. Tego typu rozbłyski mogą powodować stany depresyjne. Nie wiem dlaczego, ale ja czuję wewnętrznie, że ja mam przed tym ostrzec. Że po prostu, ja to dzisiaj powiedziałam nawet u Zosi, jak nagrywam, naprawdę uważajmy na innych, dlatego że czasami... czasami ktoś wejdzie w ciemną noc duszy i, nie, i będzie mu ciężko z nią podołać. Mhm. Więc, a takie wydarzenia często mogą powodować po prostu takie głębokie procesy. Kiedy my poczujemy w sobie taką bezsilność, że my już nie chcemy tu być, że my chcemy wracać do domu. Tak? I nagle ten dom, ten gwiezdny dom będzie tak ważny, że zapomnimy, że nie będziemy chcieli już tutaj być. My musimy też pilnować tego, żebyśmy nie odlecieli za daleko. Tak? Część przy ludzi energii. Mi o tym mówi, Aniu. Część ludzi mi o tym mówi właśnie, że już czuje, że już musi stąd uciekać. Tak. No i to też jest takie, no nie do końca, wiesz, fajne, bo to są, ja wiem, że to jest działanie tych energii, ale ty jesteś tutaj po coś i tak. Jakby ja wychodzę z założenia, że my mamy się cieszyć tą energią, która schodzi, mamy ją wykorzystywać do naszej transformacji, ale mamy się cieszyć też z poziomu tych zmian, które to nam da dla naszego ciała fizycznego tu. Ja w ogóle bardzo często mówię i jakby jestem zwolenniczką balansu pomiędzy tym, co gwiezdne, a pomiędzy tym, co ziemskie, dlatego że my przyszliśmy tutaj doświadczać i powiem ci, że czasami sobie sprawdzam na przykład, jak ktoś, no jak tam robię, sprawdzam sobie kogoś po prostu na przykład. Bo mnie jakaś ktoś poprosił, sesja, tak? Tak, no. To w tym momencie większość ludzi na siłę szuka sobie zadania, które jest właśnie dla kolektywu. Ale to jest inaczej. My bardzo rzadko mamy tak, że mamy pracę dla kolektywu. Częściej jest tak, że nasza praca tutaj i jakby powód, dla którego przyszliśmy na tą planetę w tym czasie wzniesienia, jest dla naszego personalnego doświadczania. Indywidualna. Tak. I na przykład mamy 80% jakby indywidualnego doświadczenia, a tylko 20% naszego jakby całego doświadczenia jest związane z na przykład z kolektywem, czy ze wzniesieniem się planety. I czasami wystarczy, że ktoś jest na przykład energią kotwiczącą energię wzniesienia. Aha. I on sobie po prostu będzie. I on nie potrzebuje mieć świadomości o tym, jaką on jest istotą w przestrzeni, żeby robić robotę. Więc jakby nie każdego droga jest taka, aby gdzieś tam latać w przestrzeniach. Jak ja sobie sprawdzałam, to u mnie było na odwrót. U mnie było 80% dla kolektywu, 20% dla mnie, tak? Czyli jakby większość... Tak, czyli jakby większość tej pracy, którą ja tutaj wykonuję i mojego doświadczenia, czyli wszystkie moje doświadczenia życiowe i to, co ja robię, to, co ja widzę, to, co ja słyszę, to, co ja czuję, stają się, jakby są dla kolektywu. Nie tylko dla mnie, tylko one są dla kolektywu. Żeby kolektyw dzięki informacjom, które ja pozyskałam, dzięki wydarzeniom, które u mnie się jakby wydarzyły, mógł iść dalej. Natomiast 20% to jest jakby tylko takie moje doświadczenie, że czegoś tam mi jeszcze brakowało, więc stwierdziłam, że tutaj w tym życiu sobie to
jakby odciknę, tak, na moje liście. Ale tak jak mówię, nie wszyscy tak mają, niektórzy mają 50/50, a my bardzo często jakby w tej drodze do takiego... Ja tak czuję, Aniu, że u mnie tak jest, 50/50. W tej drodze do przebudzenia my mamy taką tendencję próby przyspieszania samych siebie. Mhm. Też tego doświadczyłem. I to nie jest dobre, bo jak ty masz poczuć tą energię zmiany, jak ty masz nasycić się tym procesem transformacji, skoro ty chciałbyś za pstryknięciem palcem być już u góry. Tak się po prostu nie da ty przyszłość doświadczać procesu wzniesienia. Tak, właśnie najważniejszy jest proces, a nie efekt. Dokładnie, a nie samego przeskoku kwantowego, bo sam przeskok kwantowy będzie trwał sekundy. Mhm. Więc ty przyszłeś tutaj dla doświadczenia procesu wzniesienia, czyli procesu transformacji twojego ja. Czy ty jesteś w stanie z ziemskiego zaprogramowanego umysłu ludzkiego ego, tak, w stanie wyjść poza strefę komfortu, które to ego ci buduje i zacząć doświadczać czegoś innego, zacząć łączyć się ze swoim polem serca, zacząć łączyć się ze swoją duszą, zaufać intuicji, nauczyć się, jak odczuwać energię, to jest wszystko proces uczenia się tego. My jesteśmy w procesie. Tak, bardzo ważna kwestia, to co mówisz, dlatego, że najważniejszą częścią naszego życia jest proces. Tak. A nie efektowy. Idziecie w górę, żeby wejść na szczyt. Mhm. A ile wy jesteście na tym szczycie? Chwilę. Jeszcze w dodatku tam strasznie zimno. Więc... Ale to samo wchodzenie, jeżeli ktoś lubi chodzić po górach, to on wychodzi na szczyty nie dlatego, żeby stanąć na szczycie, tylko dla radości chodzenia po górach. Czyż nie tak jest? Dokładnie. Więc to ten proces, czyli ta droga, ta wędrówka sprawia nam radość. Ja na przykład jestem taką osobą, że ja nie lubię wędrować bez celu. Ja muszę mieć konkretny cel, że idę po coś, coś zrobić. Idę. Nie lubię chodzić po górach. Nie lubię. Mój mąż jest to zły, bo on lubi, a ja nie lubię i marudzę. A masz tak blisko kultur. Wiesz co, jeszcze kiedyś pojechaliśmy, jeszcze Sebastianek był malutki i on po prostu w połowie drogi na szczyt powiedział: mamo, nie śm mnie. O. I myśmy go na zmianę nieśli i powiem ci, ja w końcu powiedziałam nie, ja mówię, schodzimy. Bo ja mówię, bo my teraz będziemy musieli go tyle z powrotem nieść, bo jego bolały nóżki. I ja się nie nadaję do chodzenia po górach, przyznaję bez bicia. Ja zresztą miałam też operację na kolano, jak ja przeciążam kolano, robi mi się taka gula, woda mi się zbiera pod kolanem po prostu. I to mi się zdarza nawet jak gdzieś tam przy grządkach, jak sadzę kwiatki i gdzieś przeciążę właśnie kolano, bo gdzieś za dużo jestem w takim przykucu, czyli na zgiętym kolanie, to zaraz po prostu, zaraz to kolano mi go. Dokładnie, czyli organizm mi daje znak już dość, już. Więc ja po prostu nie mogę. Te inne góry do pokonania. Tak, ja mam inne góry do pokonania, te kosmiczne. Więc, ale powiem ci, na razie jest taki przestój, jeżeli chodzi o wyjścia w przestrzeń. Tam są oczywiście, dużo się bardzo dzieje w tej przestrzeni, natomiast nie ma zadań, które przyniosłyby 100% skutki na dłuższą metę, więc jakby nasze działania są, to jest taka walka z wiatrakami, jakby musi przyjść odpowiedni czas, żeby znowu przyszło pozwolenie z góry na to, żeby coś zrobić, czegoś dokonać. Ja mam wrażenie, że mimo, że weszliśmy już w cykl ujawnienia, który będzie trwał na pewno rok, a mam wrażenie, że przeciągnie się na 2 lata, to tak czuję, że my dalej jeszcze jesteśmy w procesach uwalniania. Mhm. Mhm. Czyli jakby energetycznie tamten rok był tym procesem w energiach właśnie uwalniania, wyzwolenia planety, natomiast my dopiero teraz fizycznie zaczynamy siebie wyzwalać. Tak. I wydaje mi się, że jest to też proces indywidualny na pewno dla każdego, bo tak jak powiedziałam, bo dużo ludzi właśnie pyta, no ale pani Aniu, no przecież skoro te procesy wyzwolenia się dokonały, no to po co my mamy teraz jakby wyzwalać się sami, tak? Mhm. I odpowiedź jest jakby
odpowiedź jest jakby prosta. Ja nie mam prawa, nikt nie dał mi takiego prawa, żeby decydować za innych. Każdy ma swoją wolną wolę i wiele osób jest takich, którzy nie chcą być wolni, oni chcą dalej być w programach, bo im Matrix pasuje. Więc czemu ja miałabym decydować za nich? Wiecie, ile ja praw wszechświata bym złamała, gdybym ja zadecydowała za wszystkich, że oni się uwalniają? Nie, ja to zrobiłam w przestrzeni. Wy musicie tylko wyciągnąć wtyczkę, to jest wasza wolna wola, podjąć decyzję. Chcę być wolny, chcę uwolnić strach, chcę uwolnić cierpienie. I to właśnie robi książka, tak? Płomienna Gwiazda. Ona po prostu pomaga wam to wszystko pouwalniać, bo wy czytając wyciągacie wtyczki. I to jest wtedy szybki proces. Wiesz co, Ani, powiem ci, że spotkałem takich ludzi w realu, w rzeczywistości, którzy mówili mi to wprost. Oni nie chcą żadnego uwolnienia. Oni chcą, żeby tak jak jest. No i co? No i musisz uszanować to ich prawo. No dokładnie, to jest jakby ich droga, ich życie. No i w tym momencie... Jakim prawem ja miałabym za wszystkich decydować? No prawo wolnej woli jest niezłomne, nie jesteś w stanie go w żaden sposób komuś zabrać. Ono jest naszym prawem. To jest tak, jak mamy prawo do wolności, tak mamy prawo do wolnej woli. I ona stanowi o nas i o tym, co my chcemy, na co zezwalamy i tak dalej. Więc jakby... A może byśmy też wspomnieli, bo ponieważ jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, w ogóle święta to jest fajny okres, bo to jest grudzień, coraz krótsze dni, coraz dłuższe wieczory i noce i skłania nas to do refleksji, do wielu takich przemyśleń, prawda? A jednocześnie, wiesz, warto by może zwrócić uwagę na taką wzajemną życzliwość dla siebie w tym okresie. No bo spotkamy się z rodziną, albo czasami z niechcianą rodziną, albo z rodziną, którą traktujemy tak trochę z góry, żebyśmy sobie dali sobie życzliwość najpierw, a potem innym wokół nas. Wiesz co, ja myślę, że my powinniśmy sobie życzyć tego, żeby prezenty były nie tylko pod choinką, żeby prezentem było zrozumienie, żeby prezentem była akceptacja drogi innej istoty i żebyśmy my, wiesz, nieważne na jakiej linii czasu jest dana istota, my powinniśmy jakby zaakceptować jej drogę i w momencie, kiedy my zaakceptujemy jej drogę, wiadomo, że te drogi w końcu prędzej czy później będą się rozchodziły, my nie będziemy tyle czasu spędzać z tymi istotami ludzkimi, które nie są na tej linii czasu, co my. Natomiast ja uważam, że ta jedność, że te święta to jest dla nas takie próby jedności to są. Czyli tego, czy my potrafimy usiąść przy jednym stole zjednoczeni mimo różnic. Bo jeżeli ty nie potrafisz usiąść przy jednym stole z osobą z rodziny, z którą miałeś jakąś tam zwadę, potyczkę słowną i tak dalej, to jak ty siądziesz przy jednym stole albo złączysz się w jedności z istotami, które krzywdziły ludzkość przez tak wiele mileniów? Dobre pytanie. Ja uważam, że święta, ja nie chcę wchodzić w tematykę, czym są święta. Nie, nie. Skąd one pochodzą, z jakich tradycji? O czas. Tak, komu dajesz energię? Dlatego, że ja ogólnie wychodzę z założenia, że energia, jaką my dajemy, jaką my pobieramy ze świąt, czy z symboliki jakiejkolwiek, jest taka, jaką my sami nadamy danemu wydarzeniu. My nadajemy mu energię, nic innego. I bo to jest, pamiętajcie cały czas, że dla was to jest wasz hologram rzeczywistości, wasz, tylko i wyłącznie wasz. Wy go tworzycie, wy nadajecie mu wektory energii, kreacji i tak dalej. Dokładnie, więc jeżeli wy sobie wkręcicie, o, święta są złe i tak dalej, no to one będą dla was złe. One będą złe, tak. Bo taka będzie wasza kreacja i tak sobie rozpisaliście to, więc tak będzie. Natomiast jeżeli wy wyjdziecie z założenia, że święta są po to, żeby dzieci się cieszyły, bo mają prezenty. Kochani, dla mnie to jest taką ogromną radością, odkąd ja jestem mamą, patrzenie, jak moje dziecko rozpakowuje prezenty, że to najpiękniejsze jest to, żeby dawać. Naprawdę. To jest po prostu, no ta radość jest bezcenna. Więc i ten prezent pod choinką, on jest taki magiczny, no on jest tylko wtedy magiczny, w ten dzień, w ten jeden dzień on jest naprawdę magiczny.
W inne dni, gdy dostajemy prezenty, to one po prostu są prezentami. A tutaj wiesz, jesz tą Wigilię i dzieci to już wiesz, mama, kiedy będzie jeszcze następne danie, a kiedy to 12, żeby on już mógł wstać od tego stołu i iść, wiesz, pod choinkę, jakby łowić prezenty, tak? Ale wiesz co, to powiem ci też, może to będzie też przestrogą dla rodziców czy dziadków, bo przeżyłem też taką sytuację, kiedy tych prezentów było zbyt dużo, wiesz? Pamiętajcie o tym, że zbyt duża ilość prezentów to już nie są prezenty. Dziecko nie potrafi się cieszyć. Moja wnuczka, kiedy dostała 10. prezent pod choinką, rozpłakała się i mówi, ale ja nie potrzebuję aż tylu prezentów, bo zobacz, ile dzieci na świecie nigdy ich nie dostanie. Więc docencie to, że prezent to jest naprawdę coś wyjątkowego. To może być nawet jeden prezent. Ale żeby był my wyjątkowy... czekamy, że mamy jeden. Każdy dostaje jeden prezent. Tak, żeby był wyjątkowy w tym dniu, nie? Ważne jest to uczucie, żeby to dziecko się z tego cieszyło. Ja myślę, że my... Wiesz co, ja też właśnie życzyłam tego już w życzeniach takich mikołajkowych, i, ale powtórzę to, bo nie każdy gdzieś tam widzi mnie na moim profilu. Kochani, ja wam życzę, żebyście byli obecni dla innych. Żebyście im podarowali swoją obecność, swoją uwagę. To jest niesamowicie ważne. To jest naprawdę niesamowicie ważne, żeby być obecnym, ale nie obecnym na zasadzie jestem i siedzę, tak, w kącie. To nie jest obecność. Obecność połączoną z uważnością. Czyli że ty chcesz być obecny, a nie jesteś obecny, ponieważ tak wypada. Wiesz, o co chodzi, Wigi? Słuchasz i dajesz uwagę innym. Dokładnie. Więc i to też, i taką miłość po prostu, miłość, uwagę, akceptację, no to jest szacunek, takie kamienie. Szacunek dla innych poglądów, szacunek dla innej istoty, to wszystko. Dokładnie. Aniu, ja bym chciał jeszcze raz, żebyś powiedziała o tej promocji, żeby to na koniec jeszcze brzmiało. Jeśli pozwolisz, to ja pokażę jeszcze raz, że mamy wyprzedaż. Tak, kochani, mamy świąteczną wyprzedaż, minus 20% na wszystkie książki, na karty pozytywnej kreacji, na księgi kreacji, także zapraszam do nas na stronę. Promocja będzie trwała do 14 grudnia, żebyśmy zdążyli po prostu jeszcze wysłać paczki wszystkie przed świętami. Nie wiem, jak dużo tego pozamawiacie. Część z was mnie zna, więc już po tylu latach wiecie, że będę robiła świąteczną promocję, więc niektórzy ci bardziej cierpliwi czekali, a ta promocja będzie, więc ja przypuszczam, że no mogę się spodziewać, że tych paczek będzie sporo, ale właśnie dlatego zrobiłam sobie taki backup czasowy, żeby być w stanie je wszystkie dla was spakować. No tak jak powiedziałam, no są limity, no wyprodukowałam tego tyle, ile wyprodukowałam, no nie jestem w stanie dodrukować nagle teraz czegoś na szybko, więc no jest tyle, ile jest. Więc, ale już po prostu jak nie będzie, no to nie będzie dostępny produkt i już nie będzie się dało kupić, więc póki są dostępne i można kupić, znaczy, że są. Świetnie, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Aniu, a jednocześnie chcę ci życzyć wspaniałego czasu, tego końca roku, pogody w sercu. Wybuchową końcówkę roku, z przytupem energetycznym. Tak, z przytupem, wybuchowa końcówka roku, niech tak będzie. Dokładnie, kochani, ja wam życzę, żeby ten wybuch był taki ciepły. Serducha, taki, żeby to był wybuch serca. Miłości. Dokładnie, dokładnie, świetnie to ujęłeś, Zigi. I kochani, widzimy się w nowym roku, w nowych energiach, dlatego, że każdy rok przynosi nową energię i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Jestem nastawiona na wiele zmian w przyszłym roku, oczywiście pozytywnie nastawiona. Dlatego jakby życzę wam, żebyście zdążyli przed tą nową energią pouwalniać wszystko, co już wam nie służy i zostawić to wszystko w starym roku. Czyli wejść w tą nową energię jakby w najbardziej możliwie wysokich wibracjach i w tej energii wolności. Dlatego, że ta wolność daje nam takiego kopniaka, żeby iść naprzód, bo dopóki jesteśmy poniekąd więźniami samych siebie i programów Matrixa, one są jak takie liny trzymające nas. Puśćmy je. I po prostu idźmy sobie wolno dalej. Ten nowy, kolejny rok. Wszystkiego dobrego, Aniu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Tobie także, Zigi.
Trzymajcie się, kochani, kocham was, przytulam. Pamiętajcie, że zawsze jest obok osoba, która poda wam rękę. Ok? Trzymajcie się. Cześć. Pa! Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.